Jestem, kochani, pod centrum handlowym i zrobię dla Was wielki przegląd, jakiego sklepu za chwileczkę zobaczycie. Tak jest, dziś będzie to Reserved. Dziś też poddam wielkiemu testowi moją nową kurtawę i zresztą stylowa wydaje mi się, że dość taka comfy. Już od samego wejścia wita mnie tak ładny płaszczyk kożuszkowy w cenie 400 zł. Macie też numerki widoczne. Kurczę, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Na razie nie biorę go do mierzenia, bo będzie dość ciężki. No i tak od razu przy wejściu go brać, to wiecie. Ale może po niego wrócę. Mamy też tutaj buciki. Takie, w cenie 200 zł. W środku jest miś, jak widzicie. I powiem Wam, że nawet lekkie. Tyle tylko, że nie jestem pewna, czy nie będą mocno przeciekać tutaj, przemakać. Obok od razu mamy takie sweterki z perełkami. Jasny i szary. I powiem Wam, że bardzo ładnie wyglądają. Sprawdzamy sobie skład. Mamy tutaj akryl, poliester, poliamid i wełna. Ile? 4%. No. I jeszcze mamy też informację, że design in Poland. Tak. To jest taki pudełkowy. No fajny sweterek. Mamy też tutaj te kurteczki, taki typowy basic w takim kolorze butelkowej zieleni. O, w tej chwili dobrze go widzicie. I jest też taka szara zieleń, bym powiedziała. Ten kolor jest taki dziwny, ani zielony, ani grafitowy. Kubie się bardzo podobał. A tutaj mamy też bardzo ładny kolorek. Taki beżyk wpadający troszkę w taki jasny róż. Fajne, no tylko pamiętajmy, że nie ma tu naturalnego wypełnienia. No i coś, co ja bardzo lubię. Takie misie, bukle, coś takiego. Na razie muzyka nam tutaj mocno nie przeszkadza. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, ładne, bardzo ładne. Tutaj mamy już jakieś takie zahaczenie. No i mamy też buciki. Bardzo podobne do tych, ale tutaj góra jest trochę inna, jak widzicie. Nie ma takiego, jak to się nazywa, języka, tylko jest na prosto, bardziej jak w Agi. Jest zaznaczone, że jest to premium produkt. I nie ma ceny. Nie mogę numerków Wam pokazać. Czekajcie, drugie podejście. A, tu jest informacja, że jest to skóra. I kosztują 199, no 200 zł. Proszę bardzo. Te, co zaznaczę, są delikatnie cięższe, ale nie jakoś mocno. Kolor mają bardzo taki ciekawy, taki zgaszony beż. Basicowe płaszczyki i golfy. Wiecie, że ja akurat nie jestem zwolenniczką, a tu, zobaczcie, ciekawe spodnie z paskiem w komplecie, ale chyba nie wiszą na dobrym miejscu, bo tu już są inne, z inną górą. Chociaż nie, może tak samo, tylko tu nie wyciągnęli po prostu. Tylko to jest ten materiał, który niestety przyciąga wszystkie możliwe farfocle. Ale proszę bardzo, numerki. To jest kożuszek, który już widzieliście, tylko że w ciemniejszym kolorze. I on wygląda w ten sposób. Gdzie niegdzie będę Wam pokazywała składy, ale nie zawsze, żebyśmy tu nie spędzili 3 godzin. Fajnie się prezentuje. O, jesteśmy też przy czapkach. Czapki basicowe. I to są te takie osłonki, które ja nie do końca rozumiem. No bo to nie są rękawiczki, tylko widzicie, tutaj wchodzi kciuk i palce są osłonięte. Więc i tak jest im zimno. Kosztują 40 zł. Po kodzie kreskowym też możecie znaleźć ten produkt. Tu mamy takie bardziej klimaty imprezowe, coś takiego, z takim kwiatkiem, asymetryczna sukienka z odkrytymi ramionami na takim a la gorsecie. Kurczę, nie widać, to jest jeszcze, a nie, to nie jest sukienka, to jest kombinezon, o kurczę, to nieźle, kombinezon. I to jest taki materiał, taka satyna, coś takiego i na górze ma silikon, więc chyba nie będzie zjeżdżać. Topik z kwiatem. Materiał dość sztuczny. Sprawdźmy sobie skład w takim razie.
Niestety 100% poliester, więc no i taki topik. Raczej dla małych biustów i drobnych sylwetek, tak myślę. Czarne rzeczy, klasyczne, ale tutaj jest sweterek. O, jest też ta bluzka w wersji takiego pudrowego różu. Jest sweterek, czekajcie, bo może on być ciekawy. Mamy tutaj cenę i pełne numerki. I tak się prezentuje. No całkiem spoko. Sprawdźmy skład. 89% akryl, 11% wełna. Od razu obok mamy sukieneczkę tego typu. One bardzo często są w H&M, je w Zarze, taka miniubeczka kopertowa. I tutaj zapinana na napę, więc jest to całkiem spoko rozwiązanie. Zawsze jest opcja, wiecie, przesunięcia tej napy, tak przypuszczam. Strasznie wygnieciona, więc... No, ale czekajcie, może ma gdzieś tu blisko skład, to wam powiem. 100% wiskoza, więc całkiem spoczko. Od razu obok... Oj... To akurat nie są moje klimaty, jest bardzo krótki, więc dla mnie zupełnie nie. I tutaj tak się obracam, rozglądam razem z wami. No i mamy beret, bardzo fajny beret, tak swoją drogą, ładny kolorek, ale taki już stylizowany na znoszony, jak widzicie, czyli spokojnie do znalezienia w lumpeksie. A ta czapka jest, słuchajcie, konkretna, fest. Fajna, taka gruba, wygląda na naprawdę solidną. W ogóle dużo jest tutaj czapek i dodatków. Tu mamy taką chustę w kwiaty. I czekajcie, tu macie numerki, a może jeszcze składu poszukam. Wybaczcie, ale nie mogę znaleźć, więc nie będę szukać. Na stronie na pewno znajdziecie informacje, jak was interesuje. Tu już widzimy obniżkę. Ciekawe. Te są fajne. Ja lubię takie rzeczy, bardzo lubię takie rzeczy. Ale kurczę, cena konkretna 80 zł za rękawiczki reserved. No, całkiem sporo. Widzicie uśmiech na mojej twarzy, dlatego że bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam propozycję współpracy od polskiej firmy Paryskie Perfumy. I kochani, dlaczego tak się ucieszyłam? Ano dlatego, że jestem kobietą, kocham pięknie pachnieć, kocham zapachy, kocham trwałość, kocham mieć troszeczkę więcej w portfelu, nie ukrywajmy, bo tutaj inspirowane oryginalnymi zapachami na tej samej bazie, o tych samych składnikach możemy kupić właśnie te zamiast tych za miliony monet. No więc słuchajcie, dlaczego nie skorzystać? Ja przynajmniej skorzystałam i zamówiłam 5 różnych zapachów. Mam ten inspirowany moim ulubionym Dolce Gabbana, to jest akurat numerek 22. Zaznaczę te numerki, ale one nie są istotne. Zwracajcie tu uwagę na to, jakimi zapachami są inspirowane, bo jak dla mnie popsikałam się tym i to jest 1:1 z moim oryginalnym. A oryginalny jeszcze cały czas posiadam tam resztówkę i mogę powiedzieć, że śmiało to jest praktycznie to samo. Nie mówiąc o trwałości, bo popsikałam się rano, nagrywam to w okolicach godziny 12 i intensywność jest tak ogromna, że zastanawiam się, czy nie przesadziłam z ilością psikania. Kolejnym, na który ja się zdecydowałam, to jest 486 i tak naprawdę to jest Angel Nova, ten różowy Mugler, ta różowa gwiazdka, bardzo słodki zapach. Ja lubię takie zapachy, tak nosić sobie ona co dzień. Także serdecznie wam polecam. I jeszcze wzięłam dla siebie 34 i to jest Marc Jacobs Daisy. Ten zapach znowuż kojarzy mi się z prezentem, który dostałam od mojej rodziny, kiedy rodził się mój brat, więc też mam konkretne skojarzenie. Zresztą zobaczcie, jaka słodka jest ta wielkość. To jest idealna wielkość, ta 30 do torebki. Bardzo, bardzo fajna. Także jak też nie jesteście pewni jakiegoś zapachu, to wtedy taką 30 można sobie kupić, sprawdzić i się przekonać, czy nam pasuje, czy aby na pewno i wtedy kupić większy lub nie kupować, zależnie czy nam się spodoba, czy też nie. No oczywiście, jak zamawiałam, to nie mogłam zapomnieć o moim mężu, więc zamówiłam. I numerek 555 to jest, kochani, Paco Rabanne Phantom. Tak, wspomagam się, dlatego że paryskie perfumy bardzo fajnie to rozwiązały. I tutaj co prawda nie macie informacji, ale tu macie informację, że Inspired by Paco Rabanne Phantom.
Także bardzo fajne rozwiązanie, bo wiecie, nie musicie kombinować z opisywaniem i tak dalej. I ostatnie, 417, to jest Carolina Herrera Bad Boy. No i tego jestem bardzo ciekawa, bo ja sama posiadam wersję damską Good Girl, którą bardzo lubię i tutaj chciałam mieć takiego bad boya troszkę w domu. Fajna, niska cena. Eleganckie flakony, aczkolwiek firmie zależy na zawartości, na tym, co mamy w środku, na trwałości tego zapachu i jaki ten zapach piękny jest. Boże, kocham, po prostu uwielbiam te nuty zapachowe, także ta 22 to jest naprawdę taki lekki, dziewczęcy, taki delikatny, dla takiej delikatnej kobiety zapach, nienachalny bardzo. Pamiętajmy, że kupując zamienniki na pewno oszczędzamy sporą ilość pieniędzy, także to jest zdecydowanym plusem tej sytuacji. A żeby jeszcze więcej oszczędzić, to kochani, firma dała Wam rabat na mój kod, czyli ASIAB, dostajecie -20%. I serdecznie Was zapraszam do zakupów, nie mówiąc o tym, że jest to po prostu super pomysł na prezent, na święta, które no już za pasem. Oczywiście dajcie znać, czy słyszeliście o paryskich perfumach. Czekam na Was w komentarzach i pamiętajcie o moim kodzie rabatowym. Mamy kieckę sylwestrową, co najmniej. Cena całkiem spoko. Wiadomo, że jest to sztuczny ciuch i ma tutaj takie, widzicie, na nóżkę. Więc jak będziecie chcieli, żebym zrobiła film z kieckami i ze stylówkami na Sylwestra, dajcie znać, chętnie zrobimy. Dlaczego powiedziałam w liczbie mnogiej, jak jestem sama? Nie mam pojęcia, ale czuję tak, jakbyście byli tu ze mną. Może dlatego się tak wczułam. A to zobaczcie coś fajnego. Tutaj mamy koszulę, która naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest takim niby takim eleganckim ciuchem, przez ten materiał takiej satyny. Ej, tam nie było satyny, tam był welur. Przepraszam, ja nie jestem dobra w materiałach. I tutaj mamy koszulę taką oliwkowa zieleń. No i jest biała, tylko to jest ten taki biały wchodzący, widzicie, w błękit albo w fiolet nawet. Nie lubię tego koloru. Tam najbardziej mi się podoba. Tutaj mamy takie bluzeczki, słuchajcie. I ona jest ciekawa, bo ona jest... Tyle tylko, że jest to sztuczna niestety i mamy czarną ze złotem. Także to jest takie rozwiązanie dla leniwych sylwestrowiczów, bym powiedziała. I mamy bomberkę satynową, dość atrakcyjna cena, spoko i zobaczcie, fajnie wygląda, tak się błyszczy ładnie ten materiał i to rebusia. Takie połączenie troszeczkę worka z takimi, widzicie, ten motyw był przy swetrach w H&M-ie w zeszłym roku, w tym roku pewnie też jest, ale nie wiem, czy robić przegląd H&M-u, możecie mi dać znać. Torebeczka, o, tam my. I zobaczmy sobie jej wnętrze, naprawdę niewielkie. Mamy tutaj pasek, który można chyba, tak, można wyciągnąć i mieć tylko do ręki, ale bardzo ciężko jest ją rozszerzyć, więc ciężko też coś tam wsadzić. Mamy topik, który jest taki fiu-fiu bardzo. I słuchajcie, to jest topik, który śmiało można teraz nosić i latem. On wygląda w ogóle na lniany, już sprawdzimy. No właśnie, wygląda na lniany, jest to liocel i poliamid. Więc cóż, Asiu, pomyliłaś się, ale naprawdę spoko. No tylko nie dla mnie, ja mam za duży wius i to fiu-fiu tutaj, to... O kurde. Klimaty, słuchajcie. Takie rockowe, takie punk rockowe nawet. Amy Winehouse i tak dalej. No, cena dość zacna, bym powiedziała. Tak wygląda z daleka. Powiedzcie koniecznie, co myślicie o tej sukieneczce. Jestem bardzo ciekawa. Sweterek. Sweterek w dwóch kolorach. Beżowy i taki bardzo ładny różowy. Ale muszę odejść. O, bardziej taki kolor. I on jest, słuchajcie, z tyłu ma takie plecy właśnie. Cena. Już szukam składu. Nie było to łatwe, ale znalazłam. 38% poliester, 30% poliamid, 21% akryl i 11% wełna. Czyli mamy tutaj też wełenkę, słuchajcie. No, całkiem, całkiem. Podobają mi się te plecy. A jeszcze wersję różową zobaczmy. Uuu, ten jeszcze bardziej mi się podoba. No,
To jest bardziej mój klimat. Choć wy wiecie, że ja nie lubię zabudowanej góry. O mały włos bym minęła. Takie tutaj, zobaczcie, świecidełka. Srebro. Srebro w tym roku króluje bardzo. 140 zł. Ten też jest bardzo ładny. To jest taki ładny brąz właśnie z tym złotkiem. No a tu mamy coś z dziurkami. I też szary ze srebrem i beżowy ze złotkiem. I słuchajcie, tu mamy taki dekolt w łódkę. No, bardzo fajny. Kurczę, no. Sprawdzę wam skład tego sweterka. Ale bardzo ciężko się ich szuka, bo są tak ukryte, słuchajcie. Naprawdę, jak jesteście czegoś ciekawi, to sprawdzajcie sobie na stronie, jeśli nie podałam. 20% akryl, 10% wełna, 2% to świecidełko, 40% poliester i 28% poliamid. Ojej, więcej ich chyba mama nie miała, naprawdę. Ale fajnie wyglądają. Ciekawa jestem, czy lubicie plisowanki, bo tutaj jest taka, zobaczcie, fiu-fiu, warstwowa, czarna, z takim bardziej chyba sreberkiem. Ładnie wygląda, aczkolwiek to nie jest kompletnie mój vibe, dlatego że ja strasznie wyglądam w tego typu rzeczach. Ale zazdroszczę tym, którzy mogą je nosić, bo bardzo mi się podobają na kimś. Sweterki, no wiadomo, że jest sezon na sweterki, więc proszę bardzo. Oj, ale tego nie polecam. On jest strasznie dziwny w dotyku. Mamy też tam szary. Poczekajcie, zaraz do niego wrócimy. Ale moje strocze oko dopatrzyło taką. O Boże, jest piękna. No jak lubicie plisowanki, to serdecznie polecam. I tu macie numerki tej srebrnej opcji. I ją, wiecie co, wynosicie na każdą okazję teraz. Na imprezkę też. Wróciłam do sweterka i mamy 45% akryl, 35% poliamid, 17% poliester i 3% te metalizowane nitki. Więc total sztuczność i naprawdę to czuć. To nie jest nic fajnego, także dla mnie to nope. Długa spódnica, taka tuba z paseczkiem i ona ma z tyłu taki rozporek fajny, ładnie się układa. Tutaj macie numerki i jest, słuchajcie, płaszczyk czarny, pikowany, bardzo klasyczny, fajny materiał. Na tą stronę nigdy nie idę, ale zerknę dla was. Mamy tutaj sweterek taki, też raczej sztuczny. Nie szukam, sprawdzajcie na stronie, bo za dużo czasu to zajmuje, wiecie? A naprawdę jest fajny, tylko w uczuciu sztuczny. No tutaj mamy takie klimaty. Widzicie, ze srebrnymi dodatkami bardzo ładnie to w ogóle wygląda. No ten trochę mniej mi się podoba, jak mogę być szczera. I w ogóle zobaczcie, że chyba wróciła moda na takie kołnierzyki ozdobne, bo tutaj też mamy i tam mamy taki czarny z jasną obramówką. I to już jest fajniejsze. Znaczy się, obydwa są fajne. Ten mi się bardziej podoba, ale materiał mniej. No, to tyle ode mnie. O, to mi się podoba. Cena, kurczę, co wy na te ceny? Co myślicie o tych cenach? Czy to jest dużo? 150 zł za taki sweterek z takimi dziurkami, które, słuchajcie, no nie, no będą na pewno. Będą nas chłodzić na stówę. Znowu mamy te sukienki. Tam była opcja taka pudrowa, różowa. A ta już jest fajniejsza i wygląda naprawdę konkretnie ładnie. Mamy też taką w kolorze gołębim i też jest bardzo ładna, ozdobna. No coś takiego, to wiecie, że nie moja stylowa. Kompletnie taki dekolt w łezkę. Ciekawy, ale na pewno sztuczny. Mamy płaszcz z ekoskórki, proszę bardzo. Tak się prezentuje, naprawdę całkiem spoko. Buty, szpilki. Właściwie. Wy wiecie, że ja nie jestem szpilkową dziewczyną, ale pokazuję wam. Przynajmniej postaram się. Czekajcie. Nie jest to łatwe. O, jest. Mamy was. 150, 160 zł. Tutaj te srebrne dodatki. O, i tu jest coś bardziej dla Asi. Już wam pokazuję. Czyli taki typowy topik. Czarny ze srebrnymi dodatkami. Bardzo fajny.
typowo imprezowy. Chyba jakiś stylista tutaj układał to pode mnie, bo ja właśnie tak się kiedyś ubierałam, czyli krótkie skórzane spodenki, czarny rajstop i właśnie topik. I to był mój strój wyjściowy na imprezę, o ile w ogóle gdzieś wychodziłam. Ten też jest bardzo fajny i teraz bym postawiła na ten jaśniejszy zdecydowanie. Ten jaśniejszy, tutaj macie numerki, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Szaliki, czapki, różne rodzaje. Tu akurat ten mi wpadł w oko, bo to jest takie połączenie beżu z szarością. Bardzo fajnie wygląda. Obok macie beżowe. O kurczę, blade, wróciły te rzeczy. Jezu, strasznie to jest drogie. Czy to jest jedwab? Za taką cenę mógłby być. Sprawdźmy to. Jest to 100% wiskoza. No nie jest źle, ale no. Może to przez to, że tutaj są te takie, wiecie, wyszywania. No ale cena dość konkretna. Obok mamy już cekiny, sukienka cekinowa. Proszę bardzo, ale dla mnie nie do przyjęcia przez to. I ona jest taka w ogóle bardzo prosta w formie, no tylko bardzo mocno zdobiona. Obok bluzeczka w paski, srebrna nitka. Mamy tutaj cenę. No taki klasyk. Z gumką na dole, więc będzie podjeżdżać do góry. I mamy do tego dobrane takie, widzicie, klasyczne, proste spodnie. To wam pokażę. I one fajnie wyglądają, mają ten taki rozporek na dole. Tak, tak, są srebrne szpile. Już wam pokazuję. Kiedyś miałam takie. A, sprzedałam oczywiście, bo miałam je nawet nie raz na sobie. Spódniczka skórzana. Proszę Państwa, cena i jest też z paskiem. Fajnie, bo ma to rozcięcie z przodu, więc tak przypuszczalnie ładnie będzie nóżka w niej wyglądać. Ja co prawda nie noszę tego typu butów, ale one mają całkiem ciekawą formę. Zobaczcie. No, naprawdę spoko. Doszłam do czegoś bardzo świecącego i to jest taki sweterek bardzo fajny w formie. Taki pudełkowy, coś takiego. Nie wiem, czy nie będzie gryzł, ale bardzo ładnie wygląda. No, przyciągnął mnie, nie ukrywam, że mnie przyciągnął. Klasyk, który na pewno będę sobie kupowała w najbliższym czasie, to jest taka właśnie bomberka, która może robić za marynarkę. Bardzo fajna rzecz. A z tyłu też mnie zaciekawiły, to są takie spodnie. Czekajcie, ta czerwona nitka nam tu wszystko psuje. O. One są takie, nie jestem w stanie wam pokazać, ale wyglądają trochę na metalizowane, proste w formie. Tu mamy cenę. Muszę je zapamiętać i może sobie je zmierzymy, bo całkiem spoko wyglądają. No i mają mój ulubiony kolor szary. Tego typu komplety w prążek, taki sprany, leginsy, tu wam pokazałam. Bluzeczki są bardzo modne i takie zgrabniejsze dziewczyny noszą normalnie na dwór. No, zazdrochę, że możecie. Ja nie mam na to tego sylwetki. A w tym kolorze, no bardzo lubię rzeczy. I nie ukrywam, że to jest mój faworyt. Kurczę, Asia, musisz pracować, żeby chodzić w takich rzeczach. Bardzo fajne. Buty, które przewijają się w każdej sieciówce tak naprawdę, w takim stylu motocyklowym, z takim bardziej kwadratowym przodem. Fajnie się prezentują, kosztują niecałe 300 zł. I tu macie numerki, tyle tylko, że one nie mają żadnego ocieplenia. O, zobaczcie, tu jest taka krótsza w formie, też bomberka. Fajny kolor, choć ja granatu nie bardzo noszę, ale ma tutaj takie pagony, czyli w stylu militarnym bardziej. Podoba mi się. I mamy też srebrny topik, który ma bardziej zabudowaną górę, więc jeśli tam był za duży dekolt dla was, to tutaj ta będzie lepszą opcją. I mówię głośniej, bo już muzyka nam daje w kości. Słuchajcie, do tego mamy spódniczkę. Do tego krótszego, co przed chwilą pokazałam. Zresztą nie będę... O! Zobaczcie, jaki fajny komplecik. Super! Fajnie to wygląda. Dla miłośników rzeczy spranych i wyglądających na znoszone. Proszę bardzo. Tak, to również jestem ja. I tutaj mamy, słuchajcie, bomberkę. Już wam pokazuję.
tak to wygląda. Całkiem spoko. Niecałe, no, bez grosza 180 zł. Oczywiście, że jest to sztuczny ciuch i oczywiście, że on ma robić wrażenie. I według mnie robi wrażenie. Znowu plisowanka. Tym razem troszkę inna. Zobaczcie. Kurczę, fajnie to wygląda, atrakcyjnie, coś innego. Do tego są powieszone takie sweterki i one mają ozdobne takie, tu takie coś, o, tu jest dobrze powieszone, już Wam pokazuję. Tak, i to zdecydowanie do siebie pasuje. W bardzo ciekawym kolorze spodnie tutaj zobaczyłam, 110 zł. Tak jest ekoskórki i taki kolor cappuccino to jest. Fajnie, że mają normalnie rozporek, ale są na gumce, więc ładnie się na pewno dopasowują do sylwetki i są też czarne. Poprawka kaki też mamy i tutaj od razu mamy takie klasyczne sweterki. No ten w paski w wielu sieciówkach też się przewija, ten golfik i takie buty. Macie tutaj cenę i numerki. Angielski klimat, fajnie. No ten kolor to nie jest totalnie mój kolor, bo to jest taki... Ni to czerwone, ni to pomarańczowe. Tak wygląda. I ja też nie jestem zwolenniczką takich dekoltów. Ale prezentuje się naprawdę efektownie. I tu mamy jeszcze na dole takie buty ze złotymi dodatkami. Już Wam pokazuję numerki i cenę. Fajnie, bo mają bardzo wysoki traktorek. A słuchajcie, nie są ciężkie. No tyle tylko, że nie są w ogóle ocieplane, nie? Ale wyglądają ciekawie. O, wow, jaki ładny. On jest taki bardziej ugłaskany niż ten z Zary. I zobaczcie, jaki ma fajny rękaw. Ej, świetny. Muszę po niego wrócić i go sobie zmierzymy, bo bardzo mi się podoba. Aczkolwiek chyba będę w nim wyglądać jak duża buka. No ale zobaczymy. Może komuś żółwika na sweterku, czemu nie? Jest też w wersji beżowej. Ale beżowy ma żyrafkę i taki czerwony ma, nie wiem, czy to mucha, czy to ważka, czy to jakiś robak w każdym razie. Wypatrzyłam, tu jest coś ładnego. Wiecie, że nie dla mnie, ale dla Was bardzo fajnie się prezentuje. I do tej spódniczki również. Kurczę. No, takiego rodzaju spódniczki bardzo ładnie wyglądają, jak kobietki mają zgrabne nóżki. Cena nie jest wysoka jak na takim spódnisie, fajna. No i obok mamy coś takiego, to już też kiedyś było modne i wróciło, jak większość rzeczy wraca. No i sweterek, sweterek jest bardzo fajny. Tyle tego, że szkoda, że nie jest po całości rozpinany, ale ładnie wygląda. Tak, ja takich rzeczy nie lubię bardzo, do których wszystko przylega. To jest takie coś, tyle kosztuje. I tutaj mamy, no ale sami widzicie, że wszystko po prostu przyciąga ten materiał. Tam była pomarańczowo-czerwona, a tu jest czarna, bardziej klasyczna. I jest powieszona obok sukienek, które są z takiej, jest taki materiał, który kojarzy mi się z ciężkimi zasłonami w muzeum. To jest taki welur, coś takiego. No, nie dla mnie, ale jest taka ładna, to jest bardziej taka czerwona malina, choć tego nie widać, o teraz bardziej. I czarna. Ładna, klasyczna sukieneczka z ozdobnymi tutaj guziczkami. I ona ma ładny kolor, to jest taki... No nie taki jak w telefonie, niestety nie pokażę Wam dokładnie, bo nie chwyta aparat tego. Płaszczyk w taką, jak to jest, kurzostopka, ale ładnie wygląda, klasyczny. Proszę bardzo, dwurzędowy. A tu mamy ciekawe buty, słuchajcie, połączenie takich ciężkich, tutaj z gumą. Spoko to się prezentuje na żywo. Tu macie numerki. No, troszkę są ciężkie mimo wszystko, ale ten łańcuch robi tutaj robotę i tak, wiecie, doładowuje te buty. Bomberki, widzę, wróciły do łask.
są różne. Tutaj mamy tym razem dresową, taką militarną ze złotymi dodatkami. No i jest na misiu, więc fajnie. Spodnie. Wow, tego typu spodnie ja nosiłam w szkole podstawowej. No, dokładnie. Jeszcze z tyłu nie mają kieszeni? O nie, mają. Popsuli je. Ja nie miałam. I one to są takie bardziej dzwony. Flare, dzwony, coś takiego, ale no... Czasy dzieciństwa się przypominają. Krótki misiek w karmelowym, pięknym kolorze. Bardzo mi się podoba. Nie ukrywam, że jest świetny. Przymierzymy go sobie za chwilkę. Wrócę po niego. Bomberkę mamy też granatową. O, tu jest misiek wystylizowany. O, widziałam tą bluzę, słuchajcie. Całkiem ciekawa. Zobaczcie, jaką stylówę tu ktoś zrobił ze stylistów. Jak wam się podoba. Tak się właśnie nosi, drodzy Państwo. Emeczka 129,99 no 130 zł, ale w bardzo fajnym stylu jest ta bluza. Kurczę, podoba mi się, nie ukrywam. No, misiek wiadomo. I jeszcze mamy do tego spódniczkę, to już wam pokazuję. Tu mamy spódnicę i ona jest taka sweterkowa i nie jest taka bardzo krótka. Ja miałam coś takiego i się jej pozbyłam, bo nie nosiłam. Ale fajna jest ta bluza. Nie jest taka gruba. Tego typu bluzy są co roku. I ja tą oglądałam. Bardzo ona mi się podoba. Też ją sobie przymierzymy. Jest śliczna, to serduszko mi rozczula. I tutaj jest beżowa z czarnym. Ja tą sobie przymierzę. I jeszcze jest taka. Kurczę, wszystkie są ładne. Nie ukrywam. No po którą się wrócimy. Ale to za chwilkę. Na dole mamy, kochani, buty. Buty, które wyglądają tak. I powiem wam, że są bardzo lekkie. Ale podeszwa... Aha. To są te buty z serii. Podeszwa jest tak twarda i tak nieelastyczna, że nie macie szans iść normalnie, tylko idziecie tak, szurając. No cóż, odpadają przez to. A bym się nimi zaciekawiła, bo takiej dokładnie szukam. Sukieneczka, wam tylko tak pokażę. Bluzeczka. I tu mamy coś misiowego. Aha, coś takiego. Kurczę, muzyka. Proszę, nie bądź tak głośno. Będę musiała podkładać znowu. Proszę bardzo. To jest to, co już widzieliście. O, a ta jest teraz na promce, z tego, co widziałam na stronie internetowej. I też po nią wrócimy, bo chciałabym przymierzyć, który rozmiar mogłabym zamówić, bo ona mi się też bardzo podoba. Nie wiem, co wy myślicie o takich sukienkach, bardzo prostych. Tutaj mamy prążek. Fajny jest ten materiał, taki comfy. Wiecie, do domu, na wyjście, wszędzie. I mamy też w kolorze takiego ciemnego grafitu. To oglądałam na stronie internetowej dla mojego Pawła. I czekajcie, powieszę to sobie. Kurczę, bardzo fajny. Tylko, że to jest leczka i ona jest wielka. Więc on by musiał mieć M-kę, a już są wykupione. A bardzo fajne. Na ten dział wejdziemy sobie podczas innego filmu. W paski mamy też tutaj takie bardzo fajny materiał. I jasne. Kurczę. Też świetnie wyglądają i są bardziej klasyczne niż tamte z haftowanym serduszkiem. Jesteśmy przy Special Offer i mamy taką bluzę. Widzicie, ona bardzo fajnie wygląda. Z takim klasyczkiem. Uuu, a tu mamy coś z napisem. Portland. 6 dyszek kosztuje, a kosztowała 100. Ciekawie wygląda. No, może wrócimy sobie przymierzyć. Flisowanka w zamszu. Ale już widzicie, że nie rozkłada się tak ładnie jak tamte materiałowe. Body basicowe w różnych kolorach. Jak ktoś lubi większe perły, to tak to się prezentuje. I fajnie, bo nie trzeba już naszyjnika zakładać. I jest też w wersji takiej jasnej. O, tak wygląda. Materiał sprawdzajcie sami, kochani, bo nie chcę tutaj przeszkadzać obsłudze.
Mamy tutaj bejziczki, spodnie różnego rodzaju, jakie są chyba w tych niższych cenach, z tego co widzę. No różne można tutaj znaleźć. I widzicie, w kratkę i dżinsy. Ale no to wiecie, na jakim dziale tego szukać. I tu jest tego mnóstwo. Jak lubicie golfiki, to tutaj są takie, widzicie, z cyrkoniami. Kurczę, czy to nie będzie odpadać w praniu? No nie wiem. Jest też na ciemnym tle taki. Bardzo klasyczne sztyblety. Fajne, bo lekkie. Oczywiście nie są ocieplane. Ale powiem wam, że prezentują się naprawdę całkiem spoko. Sweterek beżowy rozpinany. Tak się prezentuje. Taki basic, ale mamy też wersję dla odważnych. Czyli taką mocną fuksję. Zobaczcie tu, jakiego słodziaka znalazłam. Świetnie wygląda. I tutaj te kwiatuszki. No mega ładne. Dział męski. Jak zwykle tylko sobie tak przelecimy. Sweterek, bluza fajna. Bluza też jest takim nawiązaniem do klimatów świąt. I tutaj mamy sweterek. Fajnie wygląda. No jak szukacie, to ten nie jest taki bardzo brzydki. Wiecie, o co chodzi. A tu mamy taki ładny golfik. Dla tych, którzy lubią golfy. Z bordowym kolorem i z granatem. O, a mi się to podoba. Santa Team. Teraz dopiero przeczytałam napis. I świetna. 120 zł. I powiem wam, że Nord Pool. Mega fajna jest. Bardzo mi się podoba. Jest taka konkretna i ciepła. No i oczywiście na misiu. Dobra, tak idę sobie przez ten dział męski, idę. No jestem sama, więc wiecie, tak szukać. Tutaj o, klimaty robocze, podróżnicze. Tak, oczywiście to mnie przyciągnęło, bo ja lubię tego typu rzeczy. Lubię styl Wenodrwala, ale lubię też na Rockmana. Więc ja tak, wiecie, różnie lubię. No ale tutaj tak facet sam się ubieranie. My sobie lubić możemy. Buty przykładowe wam pokażę tutaj. O. No i te są te konkretne i są w środku ocieplane takim delikatnym futerkiem. Wychodzę z tego działu, to nie jest dział dla mnie, ale ładna piosenka. Tylko prawa mi wyskoczą niestety. Dobra, wchodzimy sobie na dział dzieciaczków i jesteśmy. Bardzo fajna koszula, zobaczcie. Podoba mi się, kurczę. Ja wiecie, że lubię jeansowe ciuchy. Ale idziemy dalej. Jesteśmy tym razem... O Jezus, ja tam muszę iść. Tu w ogóle, dobra. Asia, nie napalaj się. Najpierw po kolei. Proszę bardzo. A, to taka stylowa, wiecie, na Wigilię, coś takiego. To jest kurteczka w stylu tych spadko, które widziałam. Ale fajna. Mega. No i tu mamy, słuchajcie. To na co po prostu zakwiczałam z zachwytu. Mój ulubiony kolor. O Boże, już szukam. Szukam. Proszę bardzo. I co lepsze, osoby, które są ze mną już bardzo długo, to może pamiętają, że ja robiłam mierzymy działów z dużej dziewczynki na sobie. Więc jak jesteście troszkę mniejsze niż ja, to ten sweterek spokojnie będzie dla was. Zobaczcie, tą bluzę też jest bardzo fajna, bo jest taka basicowa, ale jaki ma dół z twistem. Czyli wygodna, fajna, a jednak z tym czymś. No tak, oczywiście ja mogłabym się na dużej dziewczynce ubrać bez żadnego problemu, bo oczywiście kurtka tutaj. No ta kurtka, to jest kurtka, którą po prostu bym nosiła z wielką przyjemnością. Kurczę. Ale to jest chyba największy rozmiar niestety. Komplety i bardzo fajne są tego typu rzeczy. Tu macie numerki i tutaj są spodnie i jest kurtka. Bardzo ładny taki twarzowy kolor. Super. Sweterki. Szare z takimi zdobieniami i beżowe z takimi zdobieniami. Oj, kolory świrują. O, taki i taki. A to jest świetne dla takiej luzackiej dziewczyny. Zobaczcie. No, bo
ładny kolor. I te wisienki tutaj. Sweterek, taki jakby dziergany przez babcię, ale ładnie wygląda. I te spodnie jeansowe mają obłędny kolor. Nie są sztosem. A tu klimat. Mój kolor. Mój kolor. Naprawdę mój kolor. Zobaczcie, jak on wygląda z czekoladowym dołem. Świetnie. A tu mamy w ogóle czapki. Czapki i kominy. Tak, i to jest super rozwiązanie. Nie trzeba się męczyć z jakimiś, wiecie, szalami. Dla dziewczynki to już w ogóle sztos. Jestem mamą chłopca, ale nie wiem, co to, kto to jest. Więc no cóż. Tutaj kurtka, taka trochę w militarnym stylu. No, wygląda konkretnie i jest cieplusia. Zobaczcie, jakie wnętrze. Bejzliczki, bejzliczki. A, to jest jakieś Naruto, tak? No dobra, to niech będzie, że to jest Naruto. Tu macie tutaj ciuchy z tej serii. Jest też bluzeczka, a tam już Minecraft i Pokémon. No dobra, to jestem w przymierzalni. Troszkę tutaj ciuszków pozbierałam. I teraz co, zabieramy się, kochani, za mierzenie. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Okej, okay, pierwsza bluza to jest ta z serduszkiem. Widzicie, czarno-biały pasek. Fajna, ja wzięłam sobie eleczkę, żeby była większa. I według mnie to jest minimum. W sensie nie mogłaby być mniejsza. Fajnie wygląda, jest dłuższa, więc nam przykrywa, co trzeba. No i wiadomo, że teraz do tych spodni to lumpiarsku. Ale ja lubię taką stylówę i tak się to prezentuje. No, podoba mi się, powiem wam szczerze. Podoba mi się i to jest taka bluza, którą mogłabym nosić cały czas. To też jest bardzo fajna. No to serduszko tutaj robi robotę zdecydowanie. Ona nie jest taka wyrazista. Fajna będzie do jeansów, czy do takiej luźniejszej stylówki. Super. Też bardzo fajna opcja i ja też mierzę eleczkę. Ta bluza jest świetna i ona jest teraz przeceniona. Ja mierzę XL-kę i uważam, że jest super. Nie mogłaby być mniejsza, bo zobaczcie na rękaw. I tutaj szerokość. Nie no, fason. No jest po prostu bomba. Nie wiem, czy nie wróci ze mną gdzieś do domu, bo mi się naprawdę bardzo podoba. Tą przymierzam emeczkę. Jest taki basic, ale uważam, że powinna mieć większą. Tak, o, taki mam stosunek do tej bluzy. Taki zwyklak, ale też w dobrej cenie. Także jak wam się podoba, była jeszcze taka ekri, taki jasny beż. Teraz, kochani, specjalnie dla was wzięłam taki sweterkowy komplet i no, to nie jest mój vibe. Sweterek rozmiar M i dół wzięłam rozmiar M i zobaczcie, co tu się dzieje, więc powinien być mniejszy. Pamiętajcie, no oczywiście, że mam skarpy, tak, więc wygląda to śmiesznie. Spódniczka miała potencjał, ale nie wygląda dobrze. Dół powinna mieć S-kę, a górę L-kę i wtedy efekt byłby taki, jakbym chciała. No ale niestety. Nie wszystko na danym materiale wygląda fajnie, według mnie. Dobra, mam teraz na sobie taką stylówę, tą, co wam pokazywałam. Mierzę tą bluzę, ona bardzo fajnie wygląda, porządnie. Ja mam emeczkę i widzicie, że jest git, jak najbardziej. No i spódniczka. Spódniczka ma wyższy stan, więc fajnie. No ale no, trzeba się czuć w takim czymś. Do tego dobrałam takie buty ze srebrnym zamkiem, a to tylko dlatego, że chciałam sama je sprawdzić, czy sobie nie wziąć takich. I stwierdzam, że nie. Ale teraz założę sobie kurteczkę, jeszcze tą misiową, krótką, zobaczmy całość. I słuchajcie, to jest ameczka. Syn boski. Bardzo mi się podoba. Chociaż na górze mam, nie wiem, teraz
z 200 kilowagi, bo to tak dodaje bardzo. No ale kolor w rzeczywistości nie jest taki. Kurczę, ciężko mi ująć ten kolor, bo to jest taka ładna czekolada. Chociaż teraz jak patrzę w lustrze, to chyba nie jest to mój kolor. Staram się zapiąć. O. Dobra, jest to fajne, ale nie jest to mój must have, tak stwierdzam. No, ale podoba mi się. Tak, wzięłam sobie do mierzenia tą kurtkę z działu dziecięcego i bardzo ładnie wygląda. Minusy. Nieodfinany kaptur. Bardzo mały. A tak, minusów więcej brak. Dobra cena, idealna długość, fajna, lekka, do wszystkiego. Gdyby nie kaptur i no to, że nie można go odpiąć też, to bym sobie ją gdzieś kupiła. No ale tak, tu wisi moja kurtawa. O, właśnie. Jakby nadal fajnie byłoby mieć coś krótszego, takiego do latania. Myślałam, że to będzie ta, ale niestety nie. Reserved mnie miło żegna, kochani. Jestem bardzo ciekawa, co najbardziej wpadło Wam w oko, na czym zawiesiliście właśnie oko i czym się zainteresowaliście. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i czekam też na info, do jakich sklepów następnych idziemy. Widzimy się w następnych, pa, pa.